Witajcie moi drodzy. Nazywam się Katarzyna Mikulska. Chciałam wam opowiedzieć bujne 32 lata mojego życia. Ja pochodzę z małej wsi pod Nosielskiem. O tyle, ile w moim domu było prawie ok z moją mamą. Mój tata pił bardzo dużo i pożytowałam na całą rodzinę, tak? Ja sobie z tym nie radziłam. Ja bardzo chciałam, żeby on przestał pić. I te awantury, te kłótnie, policja, tak? Ja, żeby sobie poradzić z tym bólem, z tym, co się dzieje w domu rodzinnym, ja zaczęłam się okaleczać. I to okaleczanie siebie było dla mnie formą poradzenia się z tym bólem, jaki doświadczałam w domu, emocjonalnym. To było bodajże w gimnazjum, moja przyjaciółka namówiła mnie na spotkania grupy w kościele na Sielsku, Oazy. Wiecie, ja bardzo chciałam, żeby Bóg mi pomógł, żeby mój tata przestał pić, żeby mój nasz dom wyglądał normalnie, żeby nie było tych awantur, żeby nie było tej policji, żebym ja miała te poczucie bezpieczeństwa. Przyjęłam nawet roczną krucjatę za mojego tatę. Przez rok czasu odmawiałam modlitwy w intencji tego, żeby on przestał właśnie pić. I wiecie co? Nie stało się nic. I ja się poczułam taka oszukana tym, że się nic nie stało, że to jest jeszcze gorzej. Wtedy wiecie co ja sobie pomyślałam? Tak często później za mną chodziła taka piosenka. Ja nigdy nie lubiłam hip-hopu, bo ja bardziej sympatyzowałam w rocku i w muzyce metalowej, że tak powiem. Była to piosenka Karambel i ten refren szczególnie. Dzieci gorszego Boga. Tam był taki refren. Dzieci gorszego Boga, dla nich słońce nie chce wstać. I ja w tym swoim poniżeniu, bo ja nie chciałam od ludzi żadnego współczucia z tego względu, co się mi dzieje w życiu, w domu, ja siebie czułam jako takie gorsze dziecko. Ja siebie potrafiłam naprawdę poniżej poziomu ściągnąć. Punktem kulminacyjnym tego, co się działo w moim życiu, było bodajże w liceum. W liceum pracowałam wtedy w wakacje jako kelnerka na weselach i bankietach. I jak wracałam z pracy, było to nad ranem, ja za każdym razem wchodziłam do pokoju mojej mamy, zobaczyć, czy ona żyje, czy pod moją nieobecność coś jej się nie stało. I to był ten moment, kiedy ja wiedziałam, że ja muszę się odciąć od domu, emocjonalnie, bo ja nie mogłam wytrzymać psychicznie ze sobą. Ja leżałam po prostu, ja już miałam koszmary, ja miałam myśli samobójcze. Ja wiedziałam, że ja muszę to przerwać. Tak więc, jak postanowiłam, tak zrobiłam. Stwierdziłam, że w myśl zasady, jak sobie pościelisz, tak sobie wyśpisz, ja sama znajdę to, co w moim domu, czego mi nie dano. Szukałam tego w imprezach, szukałam tego w chłopakach, szukałam tego w narkotykach i dużej ilości alkoholu. I w tym takim pustym okresie mojego życia poznałam Tomka, mojego przyszłego męża, wtedy jeszcze nie wiedziałam tego. A poznaliśmy się też taki przez przypadek, bo mieszkamy w sąsiednich wsiach. Pośrodku odległości od tych wsi chłopcy wtedy zorganizowali boisko, tak, żeby pokopać piłkę, bo boisko to takie centrum kulturalno-rozrywkowe wsi, wiecie, no to jest wieś, tak? I mój brat grał w tą piłkę, sąsiedzi też w sumie. Mówię, pójdę i ja. Poszłam tam, no dużo osób, tak? Z mojej wsi, z tej właśnie sąsiedni, z okolicznych. Wszystkich znam. Wszystkich znam, prócz Tomka. On to samo miał. Znał mojego brata, znał moich sąsiadów. Wszystkich znał, prócz mnie. I wtedy tam się poznaliśmy. Przychodziło się tam, no bo wiadomo, no nie było co robić trochę. Później były ogniska, później były jakieś mecze. Ja mu oczywiście powiedziałam o swoim życiu. Święta nie byłam.
on wpadł w tą zazdrość, jeżeli i kiedy ta zazdrość u niego eskalowała, uwierzcie mi, ja po prostu odwijałam kitę i szłam na dyskotekę. Ja po prostu uważałam, że ja sobie sama znajdę i nie potrzebuję tutaj żadnej pomocy w tym. Tak więc to trwało, tak? Zabawy, imprezy, alkohol. I pewnego dnia ja stałam po takiej imprezie i wiecie co, strasznie mi się ręce trzęsły. Tak mi się trzęsły, znacie, kto spożywał dłużej alkohol, tak? Nagły spadek alkoholu we krwi powoduje, tak? Drżenie rąk. I ja wtedy doszłam, co ty, Kaśka, robisz ze swoim życiem, tak? Popełniłam prawie wszystkie błędy, które wzięłam z domu, tak? Bo skąd? Wyszłam z domu z deficytami, dalej jestem z deficytami. Nic się nie zmieniło. Ja zatoczyłam koło i dalej jestem pustym człowiekiem. Skończyłam, znaczy się już wtedy studiowałam, bo oczywiście ja chciałam zasłużyć, żeby być kimś, koniecznie być kimś, żeby samą siebie, swój system wartości powyższyć na ludzki sposób, tak? Później się z Tomkiem pogodziliśmy, zamieszkaliśmy razem. Po kilku latach decydujemy się na dziecko, rodzi nam się pierwszy syn, bierzemy ślub kościelny, rodzi nam się drugi syn i wtedy Tomek zaczyna chorować, tak? To już znamy. Tomek trafia do szpitala. Ja pamiętam nawet ten dzień, kiedy Tomek rozmawiał z Tadeuszem pierwszy raz, coś w samochodzie rozmawiali. Już wtedy powiem wam, teraz jak o tym myślę, tego dnia coś się zmieniło. Tomek jak wszedł do domu, to w ogóle to było takie, nie wiem, coś w powietrzu. Nie umiem tego nazwać. I wtedy on zaczął coś szukać. Coś zaczął kombinować, coś zaczął czytać. Wiecie, mieliśmy dwójkę małych dzieci, tak? Także ja miałam co robić. I Tomek trafia do szpitala na tą operację pierwszą. A dla mnie każdy jego pobyt w szpitalu było jak taki, wiecie, jak maratończycy mają ten wystrzał na start. Tak ja po prostu miałam ten wystrzał na start. Ja wiedziałam, że ja muszę biec, że jest meta i że ja muszę dobiec do niej i że tam będzie wszystko. Przychodzi pierwsza operacja. Po drugiej operacji wiemy, że mój mąż spotkał Jezusa, tak? Ja byłam u niego na tej pooperacyjnej. Powiem wam, widziałam już go po operacji, ale po tej drugiej wyglądał bardzo słabo. Był bardzo słaby. Ja się prawie tam rozpłakałam, chociaż mówię, Katarzyna, trzymaj tam. Nie można pokazać, że ty jesteś, wiesz. I on coś mówi do mnie, coś naprawdę to słabo. Coś Jezus, coś ten, ale z taką mocą, siłą. I ja tak na niego patrzę i ja myślę, co ty pieprzysz? Co ty pieprzysz w ogóle? Ja przez chwilę, mówię wam, pomyślałam, że anestezjolog zrobił jakiś błąd podczas operacji. Mózg mu się nie dotlenił, naprawdę. Jak połamany, nie wiem, no, o co chodzi. Ja wracam do domu i mówię, kurczę, on chyba oszalał. Mówię, ja teraz nie wiem, co ja mam zrobić ze swoim życiem. Ale to było też tak, że on zaczął mi podsyłać coś, tak, żeby sobie pooglądać. Ja to tak niekoniecznie, bo ja miałam co robić naprawdę. On dalej w tym szpitalu był i pamiętam, bo ja jeździłam przez Wieliszek, przez Zielonkę, tam do tego szpitala w Aninie. I czasami jak już wracałam, wiecie, no dwójka dzieci, ja już trochę byłam styrana, bo to było już chyba po dwóch miesiącach, prawie trzech, tak? To już tam z dziećmi kładłam się spać, kąpałam się dopiero rano, już nie miałam siły, schudłam, tak? Ta sytuacja mnie tak przytłaczała, ja mówię, kurczę, i w Wieliszewie jest kościół. Jest ten kościół, fajny parking mają, bo ja tam czasem zatrzymywałam się na 10 minut. Pospać, naprawdę, bo czułam, że po prostu pasy mi się ten. Mówię, trzeba ustać chwilę. I na jednym z takich postojów mówię, patrzę się na ten budynek tego kościoła w tym Wieliszewie i mówię tak. Mówię, Boże, jeżeli Tomek wyjdzie ze szpitala, to ja zmienię swoje życie.
Ja ci to obiecuję, że ja zmienię swoje życie. Mijają 3 miesiące, Tomek wraca do domu. Ja widzę jego zmianę, widzę, że on jest inny, że się zmienił, chociaż to jest ten sam człowiek. I powiem wam kilka sytuacji, jakie mnie tak też nakierowały, tak? Bo Tomek zaczął dużo słuchać nauczeń, też Artura, Karego Blake'a o uzdrowieniu. I ja tak mówię sobie, trochę posłucham w takim razie. Mówię, skoro już mój mąż, tak? I jak on sobie wieczorem coś słuchał, to ja wchodziłam do pokoju, mówię, ja sobie posłucham. I tak jak usiadłam, tak musiałam szybciej wyjść. Po prostu wszystko się we mnie gotowało, co mogło. Ja nie mogłam tego słuchać. Pamiętam też takie sytuacje, jak wracał z pracy i już widzę ten uśmiech taki jego, mówię, no, będzie gadanka. Mówi, wiesz, bo byłem u tego i tego człowieka, głosiłem mu, powiedziałam, że spotkałam Jezusa w szpitalu w Aninie też, że ten człowiek czekał na operację, a ja czuję, że we mnie po prostu stado. Mówię, no nie wytrzymam, po prostu cała chodzę w nerwach, nie mogę tego słuchać, w ogóle zamknij się. I na jednym z takich tych, bo to trwało, tak? On mi cały czas to gadał, ja mówiłam, zamknij się, bo mnie to denerwuje strasznie. I na jednym z takich tych leżymy sobie buszką, znowu zaczyna to mówić. I ja mam taki głos w głowie, strzel go w ryj. Dosłownie, strzel go w ryj. Nie zrobiłam tego, nie. Ale to był ten moment, kiedy ja zastanawiałam się, o co tobie, Kaśka, chodzi? Tobie o co chodzi? Czy to jest twój mąż, twój mężczyzna, tak? Dlaczego ciebie denerwuje to, co on mówi? Przecież on nie pije, nie pali, jest porządnym człowiekiem, tak? To, że spotkał Jezusa i to mówi ludziom, to takie, tak cię gorszy? I ja wtedy mówię, aha, mówię, czyli problem jest we mnie. To ja sobie sama zbadam ten problem. Wzięłam Artura na uczelnię, mówię, ja zobaczę, co ten Artur mówi, bo Artura też pamiętam, jak jeszcze pracował w Mrówce. Mówię, nawet kilka lat wcześniej oglądałam jego świadectwo z Agatką w telewizji. Powiem wam, co ja sobie o tym pomyślałam wtedy. Mówię, kurczę, fajnie. Przestał kraść, przestał chlać, porządny gość. Mówię, wszystko okej. Okay. I też się przyglądałam tutaj Kościołowi, tym, co właśnie Artur głosił, a Artur w kółko, musisz narodzić się na nowo, musisz się narodzić na nowo. Ja mówię, kurczę, no ale o czym on gada, tak? Przecież byłam w Kościele katolickim, mam wszystkie sakramenty do ślubu, byłam w łazie, ja nigdy nie słyszałam, że musisz oddać życie Jezusowi, nigdy. I tak poczułam się taka oszukana, mówię, kurde, o co chodzi? No to dalej zaczęłam słuchać, tak? Zaczęłam słuchać. I im więcej słuchałam, tym więcej już wiedziałam, że Artur, że to jest prawda. Ale ja, moje ego, ja Katarzyna, że ja co zawsze sama, że ja mam teraz kolano, głowę pochylić przed Jezusem, ja byłam taka dumna. Pomimo tego, że w moim życiu nie było nic. Wtedy po raz kolejny Tomek trafił do szpitala, wtedy na badania. A mi się od razu przypomniało to, że ja miałam go wspierać, że ja miałam pomagać, a on tak naprawdę tutaj przyjeżdżał już sam. A ja nie zrobiłam nic. Tak więc... On tam trafił do szpitala i ja już wtedy miałam kocioł w głowie tak naprawdę, 1000 myśli. I swoje grzechy, i przebaczenia ludziom, którzy mnie skrzywdzili. Ale był taki moment, który połamał mój świat, taki kieliszek i ten kieliszek się rozsypał cały, tak? Tego mojego szczęścia, życia rodzinnego. Kiedy w szpitalu, bo w ogóle nie było dobrych wieści ze szpitala. My już nawet nie słuchaliśmy tego, co lekarze mówią. Ale była propozycja, to panie Tomku, może przeszczep serca. Ja mówię, no nie.
Jak ja usłyszałam ten przeszczep serca, a ja pamiętam takiego mężczyznę młodego w holu, w szpitalu w Aninie, spotykał się z rodziną, on też czekał na przeszczep serca. Młody mężczyzna, też miał dwójkę dzieci, trochę starsze od naszych, no i on tak sobie chodził, wychodził na spotkanie ze swoją żoną, z tym właśnie aparatkiem całym, który podtrzymywał jego serce, on czekał na przeszczep. I ja sobie pomyślałam wtedy, ja na pewno tu dzieci nie będę przywozić. Nawet nie ma takiej opcji, żebym ja z dwójką dzieci jeszcze do szpitala do Anina jeździła. I wtedy też, wiecie, to tak jakby na jednym ramieniu zły duszek, weź Kaśka, daj sobie spokój. I przecież też to ściema jest. To jest ściema, Ewangelia sukcesu, to nie działa. Bóg taki nie jest. I ten drugi duszek mówi, a jeśli to nie ściema, i tylko tyle mówił, jeśli to nie ściema, więc ja ustałam, to było, wiecie, ja cały czas tak nie chodziłam z tym, ale ustałam w swoim życiu, kiedy ja naprawdę, ja nie wiem, co będzie jutro, ja nie wiem, co będzie za tydzień. Czy ja będę samotną matką, bo już też tak mówili, że zaraz będę wdową. Ustałam na środku podwórka u siebie na wsi, niosłam oczy do nieba i powiedziałam, Jezu, ja wierzę. Wierzę w to, że Ty umarłeś za mnie. Ja przyjmuję Ciebie do swojego życia i ja chcę, żebyś Ty za mną szedł przez to życie. Wiecie, to, co ja wtedy poczułam, to tak jakby jakaś skorupa, która była na mnie, ona pękła i spadła. Jakieś ciężary po prostu, wielkie. Ja się poczułam tak lekka. I ta miłość taka wszechogarniająca, spokój. I ja mówię, kurczę, co to jest w ogóle? Że to jest to. Dobre dwa tygodnie mnie trzymało w takiej euforii. I ja już chciałam krzyczeć po prostu każdemu, co aż kogo spotkałam, że Jezus to żyje, że On jest prawdziwy i że tylko należy Go przyjąć. Znacie to, nie? Przyszła myśl do mojej głowy w ogóle, przebacz. Przebacz. A ja miałam kilka osób w swoim życiu, którym ja powiedziałam, że ja nigdy nie przebaczę. Jedna osoba już nawet nie żyje. Ja powiedziałam, że ja nigdy tym osobom nie przebaczę za to, co one mi zrobiły. Ale była ta miłość, przebacz, że ja Tobie wybaczyłem moje grzechy, to i Ty przebacz innym, tak? I to też się wiązało z taką sytuacją, jako mała dziewczynka została wykorzystana seksualnie. I no co, doświadczenie jest, tak? Ja to wypchnęłam w podświadomość i też to była taka broń diabła, który to wykorzystywał bardzo skrupulatnie. Kiedy mi się coś w życiu nie powodziło, to on to wyciągał po prostu. Zobacz, już ty nie wiesz, co masz z tym zrobić. Ja dalej nie wiedziałam, co ja mam z tym zrobić. Ja powiedziałam, dobrze, ja przebaczę tym osobom. Też bardzo dużo pomogła mi książka Chata od Malwinki, co pożyczyłam. Pół książki przeryczałam. Jeszcze wtedy, wiecie, jak narodziłam się na nowo, ja podjęłam decyzję, że ja idę na studia, które ja chcę, które ja zawsze chciałam, tylko że, no wiecie, no małe dzieci... Mówię, nie będę czekać, aż dzieci dorosną, idę na studia. I czytałam na tych studiach, na tych wykładach. Wyłam i czytałam, tak? Po prostu to się zdarzyło, tak? Ja przebaczyłam tym ludziom, tak? Ja przeprosiłam Boga za wszystkie swoje grzechy, ja powiedziałam, że ja będę za to poszła, tak? I też pierwsze dwa moje pytania po moim nowym narodzeniu były o Kościół, ten Kościół, o wspólnotę. I pytałam, powiedz mi, czy to jest mój dom? Czy to jest moje miejsce? Drugie pytanie tyczyło się mojego męża, czy to jest mój mężczyzna od Ciebie. Na obie odpowiedzi przyszła odpowiedź, że tak, że to jest mój dom, to jest moje miejsce i to jest Twój mężczyzna ode mnie dla Ciebie. Ja mówię, dobrze, to ja to przyjmuję w takim razie, tak? Tomek wraca do domu. Przyjeżdżamy tutaj do kościoła, spotykamy się. Tomek mówi swoje świadectwo i trafia do szpitala.
Wiecie, ja sobie zdaję sprawę, że bez was by się to nie udało. Ja wiem, że wy staliście za nami w modlitwie. Ja też do końca nie wiedziałam, co się dzieje, ale po tygodniu jakoś tak zapytałam Ducha Świętego, mówię, powiedz mi, co to jest, co to będzie, ty mi powiedz, bo już się wkradał ten strach, ten lęk, ten niepokój, tak? I miałam taki obraz, jak wojownicy wracają z wojny. Wojownik, który umarł, leży na tarczy, a wojownik, który wygrał, idzie z tarczą dumnie, tak? Że on wygrał ten bój i wychodzi. I ja miałam ten obraz tego, jak my idziemy z tarczą. I ja już wtedy wiedziałam, że dobrze, Boże, może co by się nie działo, my stąd wychodzimy. My stąd wychodzimy. Było ogromne wsparcie z waszej strony. Naprawdę jestem totalnie za to wdzięczna. Pamiętam też dzień operacji, bo jak wiecie, miało to być długo, miało to być dużo godzin. I po południu odwieźliśmy go na salę operacyjną. I wieczorem przyszedł oczywiście ten lęk. To jest znany. I on mi cały czas mówi, a jeśli on umrze, a jeśli on umrze, a jeśli on umrze. Cały czas ja miałam tą myśl, a jeśli on umrze. Ja mówię, no nie umrze, a jeśli on umrze. Mówię, no nie. No przecież zwariować można. I jeśli on umrze, i ja w końcu mówię, jeżeli on umrze, to ja go wskrzeszę. Trudno, niech się dzieje. Wtedy się zamknął, słuchajcie. Ale jest wieczór tej operacji, tak? Leżymy sobie z moim synem starszym, on jeszcze nie spał, i mówię do niego, mówię, wiesz, Stasio, bo tatę to pan doktor znowu tam musi naprawić troszkę serduszko, wiesz, kluczykiem. Mój syn 4 lata, patrzy na mnie jak na 8 cud świata i mówi, mamo, ale nie trzeba. Wiecie co, ja się zdenerwowałam, że on nie chce. Ja mówię, jak to nie chcesz? I w tym samym momencie dostałam SMS-a ze szpitala, że Tomek jest już po operacji, że jest na sali intensywnej. Wiecie, ma zbieg okoliczności, nie? Ja tu dzieciaka już prawie chciałam dusić za to, że on nie chce się ze mną pomodlić. Powiem wam, że dużo dobrych rzeczy się działo w szpitalu, pomimo tej atmosfery całej, tak? Że to jest szpital, że to jest to. Tomek był operowany przed świętami Bożego Narodzenia. 10 dni leżał, także 10 dni pod rząd ja byłam i też tak się śmiałam. Mówię, zobacz, kotek, święta, nowy rok, a my razem, bez dzieci. W każdej sytuacji próbowałam znaleźć coś dobrego, pomimo tej niesprzyjającej aury. Tak więc, co wam chciałam powiedzieć, pobyt Tomka w szpitalu przedłużał się i to też nie do końca mi pasowało, tak? Bo wiecie, mamy małe dzieci i zaczęła mi się sesja w szkole, pierwszy egzamin i ja ten egzamin nie zdaję. No przecież wiadomo, że nie mam czasu, nie mam czasu się uczyć, nie mam czasu się wyspać, nie mam czasu na nic. I już czuję, że we mnie, że już nie mam zgody na tą sytuację. To już były 3 miesiące Tomka pobytu w szpitalu, jadę do niego któregoś już ranka z rzędu. Moja komora to już jest samochód, to wiecie. Jeszcze wtedy były, już wtedy nie było może tych remontów na skrzyżowaniu Marsa, ale to długo się schodziło. Miałam czas, żeby budować się wieże, miałam mnóstwo nauczeń, mnóstwo, bo to była godzina ponad w jedną, w drugą stronę. I jadę tym samochodem i mówię tak. Mówię, Jezu, to już 3 miesiące. 3 miesiące. Mówię, ty daj mi coś i daj mi to teraz, bo ja czuję, że ja już nie mam siły. Że ja już czuję, że ja upadam. Mówię, daj mi coś i daj mi to teraz. W tym momencie dzwoni telefon, dzwoni Tomek, pyta się, gdzie jestem. Mówię, no jadę, no jestem w drodze. To fajnie, bo ja dzisiaj wychodzę do domu. Nic nie wskazywało na to, że on wyjdzie do domu. Nic. Także wrócił do domu. Ja dalej budowałam się w wieże, tak?
Przyjechaliśmy jeszcze kilka razy tutaj do kościoła. I wtedy przyszedł ten czas, kiedy 7 miesięcy stwierdziłam, że pochodzę po pustyni. No w sumie nauczania online są fajne. Można sobie włączyć w każdej wolnej chwili, tak? Tak więc 7 miesięcy chodzę po pustyni. Po 7 miesiącach, to było, to już się zbliżamy do października zeszłego roku, mam słowo: wróć do domu. Ja 2 tygodnie oglądam to słowo. Wróć do domu i ja wiem, że ja muszę tu przyjechać. Że to jest do mnie i że ja muszę tutaj być. Wróć do domu. Po 2 tygodniach ja przyjeżdżam tutaj i ja zrozumiałam, że wcześniej ja byłam z wami, ale tylko na poziomie głowy, nie na poziomie serca. Ja to wiem, że ja nie traktowałam was poważnie, nie jako rodzinę. Tak więc wracam tutaj i wiem, że już nabożeństwa online to nie są wcale fajne, że dałam się oszukać. Dałam się oszukać i ja podejmuję decyzję, że ja od tej pory będę posłuszna. Że od tej pory będę posłuszna. I już mam wołać kogoś do wanny, żeby się ochrzcić. Wyskakuje informacja o chrzcie w kościele. Ja mówię, kurczę, to tak szybko. Mówię, dobra, jeżeli to ten, podjęłam decyzję, no to powiedziało się A, no to teraz trzeba powiedzieć B. Tak więc chrzczę się. W międzyczasie, słuchajcie, mam wizytę u swojego ginekologa, kontrolną. I on tak pyta się mnie, no pani Katarzyno, a czy USG piersi, to może byśmy zrobili? Ja mówię, w sumie zróbmy. Nigdy nie miałam, mówię, no zróbmy. Robimy te USG piersi i on mówi do mnie, że ja mam jakąś zmianę, jakąś guza w piersi. Wypisuje mi skierowanie, mówi, że do poradni chirurgii onkologicznej. Przeprowadza ze mną wywiad, czy ktoś w mojej rodzinie chorował na raka, tak? Oczywiście moja mama już jest po operacji wycięcia guzów z piersi, po operacji wycięcia węzłów chłonnych. To moja mama, z mojego taty strony mojego taty brat zmarł na raka. No to już z tego, słuchajcie, wywiadu wyszło, że no, w grupie ryzyka jestem. Tak więc dostaję to skierowanie, zanim wyszłam z tego ośrodka, doszłam do samochodu i sobie przypomniałam, mówię, kurczę, przecież moja mama to nie moja mama, a mój tata to nie mój tata. Mówię, coś mi to... Ale nic, jadę do domu, nic nie mówię. Kładę te skierowanie. Pierwszy tydzień ja ogłaszam, że to w ogóle jest kłamstwo. Że ja jestem zdrowa. Że ja nie mam żadnego raka. Drugi tydzień... To jest rada taka od Artura, którą ściągnęłam. Drugi tydzień śmieję się. Śmieję się z diabła. Śmieję się z tego, że on chciał mnie tak oszukać perfidnie i spowolnić. Najlepiej to zabić, prawda? Ja się śmieję z niego. Śmieję się, że to jest, że on to wymyślił dla mnie. Ale mówię, ja tobie pokażę, że tutaj nie masz w ogóle... Nic nie wskórasz w moim życiu. Trzeciego tygodnia dzwonię do szpitala onkologicznego w Wieliszewie, umawiam się na pierwszą wizytę. Z racji tego, że z moim skierowaniem coś było nie tak, bo ja miałam od prywatnego, poszłam do lekarza pierwszego kontaktu z ręką i mam kartę DILO. DILO jako potencjalny pacjent onkologiczny. Karta szybkiego monitoringu, tak? Znamy to? Też nie jest tak, nie śpieszę się wcale. Po 2 tygodniach dzwonię z tą kartą DILO do szpitala, umawiam się na pierwszą wizytę.
na pierwszej wizycie wykonują mi mamografię, wykonują mi badania, też jest wywiad. Ja mówię w tym wywiadzie, co było, i ten lekarz, taki ogromny człowiek, naprawdę, mówi do mnie, że w takim razie umówimy się na biopsję gruboigłową i zrobimy badanie histopatologiczne tego, co pani ma. Ja mówię, okej. I wracam z tego szpitala i mam taką myśl, że diable, ja obnażę twoje kłamstwo na Bożą chwałę. Że ty zobaczysz, że ja jestem dzieckiem Bożym i ty nawet palcem mnie nie możesz tchnąć. I ja tobie to pokażę. Zdepczę cię. Wiecie, tyle o ile nie dawałam się w swoich myślach, on próbował naprawdę. To było jakieś ukłucie w piersi. Także było to, że ja się na to nie zgadzam. Jeden dzień miałam taki, kiedy bardzo mnie bolało. Ja nie wiedziałam, co się dzieje. Ja ręce kładłam, ja chodziłam, się złościłam. Na koniec ja się rozpłakałam. Mówię, że ty nie masz tutaj w ogóle do mnie łap dotykać. Że won w ogóle ode mnie. Widzicie, to przeszło. Ja pojechałam na tą biopsję gruboigłową. Po 2 tygodniach były wyniki. Niby to jest, wie pani, zmiana łagodna, ale ja dla pewności zrobiłbym jeszcze jedno badanie histopatologiczne z markerami, żeby już tak 1000%. Mówię, okej, przyjadę. Tydzień temu odebrałam te wyniki. Wchodzę do pana doktora Roberta. Mówię, dzień dobry, jak się pan czuje? To mówię, no dobrze, a pani? Ja mówię, bardzo dobrze. Siadam, podaję mu te wyniki. Patrzę na te wyniki i mówi, no co? Zdrowa kobieta. Ja mówię, amen. W ogóle nie mogło być inaczej, tak? Nie można dać się oszukać. Bo musimy stanąć w miejscu prawdy. A prawda jest w Jezusie Chrystusie. Chociaż ludzie nie chcą tego słuchać. Myślą, że zwariowaliśmy, że jesteśmy tak wierzący. Ty, który słuchasz tego świadectwa, chcę ci powiedzieć, nie jestem żadną kościelną dewotą. Ja też nie wierzyłam. Ale jeżeli chcesz mieć realne zwycięstwo w swoim życiu, to chociaż posłuchaj raz. Posłuchaj, jak się zmieniło nasze życie. Posłuchaj, jak się zbudowaliśmy. Że my jesteśmy żywym świadectwem tego Kościoła. Nie jestem osobą anonimową. Możesz znaleźć mnie na Facebooku. Możesz przyjechać do nas, do Kościoła. Dziękuję, że się mogą z nami tym podzielić. Na chwałę Jezusowi.